kolejna część moich przemyśleń na temat Social Justice Warriors i kolejna grupa docelowa, kolejny podgatunek tejże, którą stał się na przestrzeni ostatnich lat tak zwany prekariat. I na ten temat wypowiedziałem się ostatnio. Uważam, że prekariat nie został stworzony przez system. To po prostu bananowa młodzież, roszczeniowa, z większych ośrodków miejskich, która poczytała marksistów, oczywiście pobieżnie, i ubzdurała sobie, że jest nowym proletariatem, walczącym już nie o prawa pracownicze, tylko prawa do wykonywania tych obowiązków, tych zadań, które chcieliby, pomimo braku kwalifikacji, wykonywać. Dobrze płatnych, jakże. To sojowe dzieci i kawiarniane, rozpieszczone studenciaki po humanie, które nie mają rynkowi nic do zaoferowania. Mimo że jako kowale losu na własne życzenie zaniedbali swój rozwój i zaprzepaścili karierę zawodową, to poszukują winnych wszędzie dookoła, tylko nie w sobie. A kto decyduje o tym, co możemy i kim zostaniemy? Jakkolwiek jestem libertarianinem, tak bezwzględne obwinianie systemu za własną nieudolność i lenistwo jest żałosne. W docelowym kapitalizmie, premiującym chęci, umiejętności i ambicje w modelu każdemu według zasług, a nie potrzeb, by sobie tym bardziej nie poradzili. Bo nikt nie musi mi tłumaczyć tego, jak przedstawiają się realia tego systemu. Ja sobie doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Dostrzegam problem korupcji, defraudacji, obciążeń fiskalnych, nadmiernych regulacji rynku i wielu innych, so what? Czy wiecznie musimy tylko płakać, że każdy trzyma nas za kostki i przydeptuje potężwą butów, skrzydła orłów, nie pozwalając im wzlecieć? Wyobraźcie sobie, że znam prywatnie chirurgów, prawników, inżynierów albo programistów. Tak, robi wrażenie, bo to są zawody dobrze płatne, to są zawody szanowane, to są zawody pożądane na rynku. Oni przestali poszukiwać wymówek i zaczęli ciężko pracować w ramach tego systemu. Zarabiają godnie 8, 10 i więcej tysięcy miesięcznie, pomimo tych strasznych podatków i regulacji. Bo zamiast skupiać się na tym, co dolegliwe, zaczęli odnajdywać pozytywy. Nieliczne, ale jednak. Bo nie każdy jest na tyle ambitny, pracowity i zaradny, żeby się tutaj odnaleźć i do czegoś uczciwie dojść. Ale niektórzy wolą wszędzie wskazywać palcami winnych, czy to pogoda, bo sorry, taki mamy klimat, czy to szyny były złe, albo geje, Żydzi, NWO, masoni, lewacy, zły system, muzułmanie, uchodźcy, LGBTQIA, terroryści, finansjera, zagraniczne banki, czy wielkie korporacje, i Bóg jeden raczy wiedzieć, kto jeszcze macza w tym palce, czy za tym stoi. No wszystko, tylko nie nasze lustrzane odbicie. Każdy zewsząd nogę podstawia, żeby szary Kowalski się przewrócił. To jest po prostu śmieszne. Mamy wielu wrogów, którzy hamują prywatną przedsiębiorczość, którzy powstrzymują nas przed rozwojem osobistym, jakkolwiek kołczersko by to nie brzmiało. Ale warto czasem wziąć się w garść, bo jest takie powiedzenie, że wygrany szuka sposobów, a przegrany powodów. Niektórzy wolą spocząć na laurach po jakiejś europeistyce, czy kulturoznawstwie, albo innej socjologii, i wznoszą ku niebu zapytania, dlaczego? Pytają Boga, dlaczego są nieudacznikami i muszą tyrać za najniższą krajową. Ja wam powiem dlaczego. Sami sobie w zasadzie odpowiedzieliście na wstępie. Jesteśmy kowalami swojego losu. Czy tego chcecie, czy nie? Bez względu na płacz jednostek, które sobie nie radzą w wyścigu szczurów. Nie jesteśmy równi i nigdy nie będziemy mieli równych szans startu. Bo takie uposażenie jest nam przyrodzone. Rodzimy się i dorastamy z różnym uposażeniem intelektualnym, fizycznym, różnymi zdolnościami poznawczymi, tempem przyswajania wiedzy, różnymi aspiracjami. I nie każdy nadaje się do wykonywania tych samych zadań.
Pomimo utrudnień jest mnóstwo osób, które zamiast narzekać, uzupełnia kwalifikacje, robi kursy, wyjeżdża na szkolenia i żyje na zadowalającym poziomie. Niczego im nie brakuje. Mogą sobie pozwolić na wszystko. Niektórzy chwytają się także cennych znajomości, które otwierają szereg nowych możliwości, nowych dróg. Oczywiście, że wymaga to wysiłku. A jeśli nie jesteśmy na niego gotowi, to pozostaje nam tylko załamać ręce, bezczynnie i winić zły system, jak zbuntowani korwiniści. Ja przebrnąłem szkołę, studia, zaliczyłem kilka miejsc pracy, zarówno fizycznej, jak i umysłowej, mimo zmęczenia, materiału. To są dowody anegdotyczne, słowo przeciwko słowu. Rozumiem, ale wskazują na pewną tendencję. Zauważam bariery stawiane przez ustawodawcę. Prawne, fiskalne, administracyjne. Ale stwierdziłem, że nie warto dłużej szukać kozłów ofiarnych własnych ułomności. Autor pewnego artykułu na temat prekariatu nie ma racji. Przesadził na całej linii. Sam się zdyskredytował. Wystawił sobie w stopce redakcyjnej laurkę Bumelanta, filozofa od siedmiu boleści, który nie ma pojęcia o życiu. To z marszu skreśla go jako poważnego dyskutanta z debaty publicznej i zmniejsza wiarygodność argumentacji, jakaby nie była. To zwykły social justice warrior, który z życia chciałby uczynić idylliczną łąkę sielankową, bezstresowy safe space dla sojowych chłopców, którzy nie muszą się martwić o przyszłość, żyjąc w błogim lenistwie. Jakby się za dużo naczytał pamfletu zięcia Marksa, Paula Lafargue, Prawo do lenistwa. To egzemplifikacja roszczeniowych postaw współczesnej młodzieży typu mi się należy. Ale wyciągając po to rękę, nie zechcą strudzić się ciężką pracą. Znam ludzi, którzy w biurze pracują po 12 i więcej godzin, robiąc nadgodziny, żeby wyciągnąć dużą premię i żyć potem na przyzwoitym poziomie. Dla jednych to będzie zbyt duże wyrzeczenie. Dla innych szara codzienność. Lafargue też pisał, że to maszyny mają w nowoczesności nas wyręczać. Co może jeszcze kawkę przynieść i odwalić czarną robotę za nas? A pieniążki do rączki? Czy się stoi, czy się leży? Kilka tysięcy się należy? No cóż, niedoszekanie Bumelantów. Każdy by sobie chciał nic nie robić, leżeć błogo do góry brzuchem na wakacjach i co miesiąc odbierać wypłatę za nic. Ale to tak nie działa i działać nigdy nie będzie. Bo zwolennicy bezwarunkowego dochodu osobowego, czy tam jakichś innych transferów, musieliby obudzić się w przyszłości w jakiejś komunie. Byśmy się rozleniwili i nie potrafili nawet zasznurować butów ani obrać ziemniaków. Stalibyśmy się totalnymi beztalenciami i nieudacznikami życiowymi. Właśnie to robi z mózgu kulturowe zlewaczenie. Wypiera ten tak zwany etos pracy i zastępuje wygodnicką roszczeniowością. Jasne, postęp, innowacja powinna podnieść nasz poziom życia na wyżyny. I robi to skutecznie. Wywalczony został 8-godzinny dzień pracy, klimatyzowane biura, dodatki pracownicze jak karty multisport czy jakieś owocowe środy i inne korporacyjne bzdury, udogodnienia. Czego chcieć więcej? Jak to ktoś może powiedzieć, że mamy gorsze jakościowo życie od swoich rodziców? Gorsze niż w kopalniach, gdzie umierano na pylicę węglową? Gorsze niż w stoczniach i fabrykach po 12 godzin? Gorsze niż w PRL-u? Z kartkami na mięso, pałującym ZOMO, brakami szarego papieru i mydła i piciem perfum z braku alkoholu? Gorsze niż z jedną parą butów po starszym bracie i samochodami szmuglowanymi zza zachodniej granicy? Zastanówcie się czasami, co mówicie. Żyjemy w najlepszych z dotychczasowych czasów. Wiecie, dlaczego wtedy taka osoba mogła utrzymać całą rodzinę za przeciętną pensję? Z uwagi na inflację pieniądza. Bo wtedy na przykład dolar był wart znacznie więcej niż dzisiaj. Naprawdę za bardzo spłycamy czasami XXI wiek. Mamy wszystko na zawołanie. Fast foody, Netflixy, Ubery, nawigację satelitarną, portale społecznościowe, drony. Ale malkontenci muszą stale narzekać. Wypadki i choroby? Sądzę, że ich ilość znacząco się zmniejsza.
ale nie posiadam pod ręką wystarczających danych. Mimo to na bieżąco zwiększamy bezpieczeństwo, eliminujemy masowe zagrożenia. Wszystko drożeje znowuż z powodu inflacji i podatków, ale te nie są tak horrendalne, jak się mówi. To znaczy tak, państwo owszem, odbiera zasadniczo zbiorczo około połowy pensji, ale płace również rosną wykładniczo. Kwota wolna od podatków też jakoś tam się zwiększa. Inwestycje zwyczajnie przenoszą się poza granicę, do rajów podatkowych, na przykład na mniejsze wysepki, gdzie bezpieczniej lokuje się kapitał. Niskopłatne oferty są dla nisko wykwalifikowanych pracowników, tak dzisiaj, jak i na realnym wolnym rynku. Problem ten zostałby właśnie jeszcze pogłębiony, bo miernoty nie miałyby czego szukać. Bardzo dziękuję.